Linda zmarła. Tak zaprotestują Poznań, ZOO spali ciosy słonice Lindy. W proteście przeciwko kłusownictwu. Poznańskie ZOO chce przypomnieć o losie zwierząt zabijanych dla ich kłów i rogów. Dlatego ciosy Lindy, padłej na początku miesiąca słonicy, najprawdopodobniej zostaną spalone podczas specjalnie przygotowanego wydarzenia. Ważąca 3,5 tony 35-letnia słonica padła na początku lutego z nieznanych na razie powodów. Wciąż trwają badania próbek organów i tkanek pobranych w trakcie sekcji zwłok. Rzeczniczka Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego Małgorzata Chodyła powiedziała, że ciosy zwierzęcia zostały zabezpieczone i najprawdopodobniej zostaną spalone. Nie będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w historii ZOO w Poznaniu. Wcześniej paliliśmy fragmenty ciosów usuwanych w kolejnych operacjach słonia Nino oraz róg nosorożca Kiwu, który padł u nas w 2018 roku. Ciosy Lindy też więc zostaną pewnie spalone. Myślimy o zorganizowaniu tego wydarzenia wiosną, by mogło w nim uczestniczyć więcej osób, powiedziała. Sprzedanie ciosów to przestępstwo. W poprzednich przypadkach spaleniu ciosów i rogu towarzyszył specjalny program wydarzeń poświęconych ochronie dzikich zwierząt. Podkreślano też, że to forma protestu przeciwko kłusownictwu i przemytowi kości słoniowej czy rogów. Paląc ciosy, chcemy przypominać i uświadamiać, że to z ich powodu żyjące na wolności słonie giną w zastraszającym tempie. Jeśli to tempo się utrzyma, za 25-30 lat w Afryce nie będzie żadnych wolnych słoni. Przy poprzedniej okazji jeden z poznańskich radnych lamentował, że palenie ciosów to niegospodarność. Gdyby ktoś uważał, że powinniśmy je sprzedać, przypominamy, że jest to przestępstwo, dodała rzeczniczka ZOO. Jak zauważyła, nikt nie wpada na pomysł, żeby sprzedawać przejęte przez policję narkotyki, niezależnie od ich wartości. Wypreparowana czaszka Lindy trafi do tworzonego Muzeum Historii Poznańskiego ZOO. Rzeczniczka wyjaśniła, że czaszka zostanie zapewne uzupełniona kopiami ciosów wykonanymi na drukarce 3D.